To nie jest zwykły biznes. Niepełnosprawność nie musi przekreślać możliwości zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Katowicka Fundacja Leże i Pracuje prowadzi jako jedyna w kraju agencję marketingową zatrudniającą tych, którzy mają najmniejsze szanse na zatrudnienie. Wyjątkowość naszej agencji polega na tym, że z czegoś, co przez większość osób jest uznawanych za jakąś trudność, za problem, czyli niepełnosprawność, my robimy atut, to jest nasz wyróżnik. Pokazujemy go na pierwszym planie, nie wstydzimy się go. To, że nie jesteśmy zwykłą agencją, tylko jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym, to znaczy robimy pieniądze, zarabiamy, obsługujemy firmy marketingowo, ale to wszystko ma głębszy sens. To wszystko jest po to, żeby osoby z niepełnosprawnością miały lepszą, wyższą jakość życia, więc na pewno te środki, z których skorzystaliśmy, pomogły nam w tym początkowym okresie. Zakup takich rzeczy jak komputer, czy właśnie abonament na telefon, na internet, zakup kursów różnego rodzaju edukacyjnych, to wszystko było możliwe właśnie dzięki wsparciu unijnemu. Ogólnie w pracy zajmuję się głównie obsługą właśnie klientów social media, ale też PR-em, reklamą, jak i copywritingiem i pisaniem artykułów. Ale też jakby moją działką jest edukacja, gdzie jeżdżę po szkołach i uczę dzieciaki, ale też po różnych firmach, gdzie przedstawiam, czym jest niepełnosprawność, taki savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami, jak się zachować, jak pomagać, jak wykonywać wolontariat. W ramach dofinansowania dostałem komputer i oprogramowanie do niego, które jakby w pracy social media jest niezbędne. Głównie właśnie tutaj chodzi o specjalistyczne oprogramowanie do tworzenia grafik czy pisania artykułów.